Wierzący dostrzegają konkurencję między dwoma pojęciami – miłosierdzia i sprawiedliwości. I to nie jest tylko pusta teoria, bo to naprawdę bardzo mocno wpływa na praktykę, bo pokazywanie miłosierdzia jako pewnej opozycji do sprawiedliwości tworzy pojęcie Boga, który lekką ręką odpuszcza grzechy, jakby one nic nie znaczyły i o niczym nie mówiły. Dlatego rozważmy, czym tak naprawdę jest miłosierdzie i jak to wpływa na naszą relację z Bogiem. Aby dobrze zrozumieć miłosierdzie, trzeba najpierw doprecyzować rzeczywistość sprawiedliwości. A to wcale nie jest takie proste. Dlatego, że potocznie sprawiedliwość rozumie się jako dawanie wszystkim porówno. Ale czy tak rzeczywiście może być? Czy każdy człowiek musi od linijki otrzymać tyle samo, co tamten drugi? Wydaje mi się, że nie. I jest zatem konkretny argument przemawiający, bo każdy z nas jest innym światem, ma inną historię, ma inną wrażliwość, inne potrzeby, więc trzeba rozeznać, co danej osobie dać, a nie tak jak temu, kto jest obok niej. Dlatego innymi słowy, bycie sprawiedliwym to spełnienie woli Bożej. To jest gotowość wejścia na pewną drogę rozeznawania. I wiem, że to jest trudne, bo wymaga zagadkowości, wymaga pewnego trudu chodzenia razem z Panem Bogiem i odkrywania, co dla danej osoby czy dla danych osób jest sprawiedliwe. I ci, którzy są poza drogą i poza chęcią, aby wejść w tę Bożą wolę, będą mieli wrażenie, że są ranieni przez Niego, że Bóg jest zbyt bardzo rygorystyczny. Ale wierzcie mi, naprawdę Bóg kocha każdego człowieka i tę drogę, którą nam wyznacza, robi po to, aby nas doprowadzić do prawdziwie dobrze rozumianego szczęścia. Czym jest z kolei miłosierdzie? No bo skoro sprawiedliwość nie ma w sobie ani negatywizmu, ani żadnej nici radykalizmu, to czym miłosierdzie różni się od sprawiedliwości? Otóż miłosierdzie, hebrajskie rachamim, to nic innego jak poruszenie powodowane miłością. I od tego słowa pochodzi też hebrajskie określenie łona kobiecego. Czyli miłosierdzie ma coś z macierzyństwa. I od razu przychodzi mi na przykład taki obraz matki, która wychodzi ku swojemu dziecku i zaczyna czasami działać inaczej, niż standardowo powinna uczynić, ponieważ jej dziecko sobie po prostu nie radzi. Wie, że w naturalnym, takim standardowym procesie wychowawczym powinna uczynić tak i tak, ponieważ zna najbardziej swoje dziecko i to zawsze działało, ale widzi, że są chwile, kiedy potrzeba mu pomocnej dłoni, że trzeba ku niemu wyjść, że ona po prostu czegoś nie ogarnia, że jest mu zbyt trudno, więc trzeba niestandardowo zadziałać, aby to dziecko wyciągnąć z jakichś tarapatów, aby mu pomóc, że po prostu obserwuje to dziecko i powie, zastosuje inną taktykę. I ta taktyka jest podyktowana miłością. Bóg jako wszechwiedzący musiał wpisać swoją sprawiedliwość również miłosierdzie, dlatego że człowiek po prostu nie ogarnia. I podkreślił to święty Augustyn, który w słowie łacińskim misericordia, miłosierdzie, zobaczył, że na początku jest mizeria, czyli niedostatek, brak i właśnie on woła o miłosierdzie. I trzeba tutaj zaznaczyć jedno, że miłosierdzie nigdy nie jest koniecznością. Sprawiedliwość to jest mądry układ, który prowadzi do celu. Więc miłosierdzie to jest ratowanie sytuacji bez wyjścia. I tutaj wszystko się wpisuje w przemyślenia świętego Tomasza z Akwinu, który mówi, że Bóg nigdy nie działa poprzez miłosierdzie przeciw swojej sprawiedliwości, ale czyni coś ponad. Aby nasze rozważanie nie było tylko teoretyzowaniem, to przejdźmy do praktyki. Bardzo ciekawym fragmentem Pisma Świętego opisującym miłosierdzie jest spotkanie Jezusa zmartwychwstałego z uczniami w Wieczerniku. I nie bez powodu właśnie ta Ewangelia jest odczytywana w Niedzielę Miłosierdzia. I ona pokazuje, jak kochać pomimo trudności. Dlaczego uczniowie tak bardzo się bali? Ewangelista podkreśla, że drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Co to były za obawy? No patrząc na to, co stało się z Jezusem, to mogli oczekiwać nawet najgorszego – śmierci. Ponieważ jeśli tak potraktowali Jego mistrza, to również i całą grupkę, która była wokół Niego zebrana, też mogliby w ten sposób potraktować, aby usunąć te wszystkie mesjańskie roszczenia. Ale to nie tylko to.
Zamknięte drzwi to jest oznaka braku nadziei, że oni są zamknięci w tych czterech ścianach i nie wiedzą, co mają dalej robić. Do tej pory była ewangelizacja, ciągle się działo, mnóstwo spotkań, głoszenie słowa, uzdrowienia, organizacja spotkań, no po prostu dzieje się full. A w pewnym momencie tracą nadzieję i po prostu jakby się zatrzymali, nie wiedzą co dalej. No i tutaj musi właśnie wkroczyć miłosierdzie, dlatego że sprawiedliwość dałaby wędkę, a nie rybę. Tylko że oni na tę wędkę to najwyżej by niemo patrzyli, gdzieś położyliby ją z boku. Więc trzeba było miłosierdzia, jakiejś nowej taktyki, zaangażowania Pana Boga. I Stwórca również wie, kiedy w Twoim życiu się takie chwile zdarzają. Że kiedy masz drzwi zamknięte, ponieważ straciłeś nadzieję, już nic dobrego się nie może wydarzyć. Tylko wiedz, że On wie, kiedy ta chwila jest oraz oczekuje od Ciebie pragnienia, bo podejrzewam, że ci apostołowie wiele by dali, aby Jezus zmartwychwstał. I czy Ty masz takie pragnienie, aby On przyszedł? Aby poruszył w Tobie coś, aby coś w Tobie pękło? I czy chcesz dać to w Jego ręce? Dlaczego Jezus przychodzi dopiero wieczorem, w dniu zmartwychwstania, a nie od razu, tylko tak później? Wydaje mi się, że ten czas, który dał uczniom, to jest okazja do tego, aby uwierzyli w Niego tak po prostu, z serca. Pamiętamy, co powiedział świętemu Tomaszowi. Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Czyli Jezus nie chce, aby wiara była konsekwencją jakichś spektakularnych wydarzeń, tylko żeby wynikała z pewnego zaufania. I pewnie dlatego najpierw spotkał się z Marią Magdaleną, która im doniosła o zmartwychwstaniu Jezusa, dlatego posłał anioła pańskiego i tyle różnych zagadkowych rzeczy uczynił. Właśnie po to, aby ich pobudzić do tego, że oni po prostu wierzą w zmartwychwstanie, a skoro się to nie udało, to przyszedł do sali, gdzie w większości się znajdowali i tam pokazał siebie jako zwycięzcę. To wiele mówi także o aktualnym Bożym działaniu w świecie. Bo to nie jest tak, że Pan Bóg chce dać każdemu objawienie prywatne i każdemu uczynić cud. Nie. Bo Pan Bóg chciałby, abyśmy Go poznawali standardowymi drogami, ale kiedy to już się nie udaje, to wtedy powoduje nadzwyczajności, aby na chwilę zastanowić świat. Ale jak wiemy, cuda również nie mają nie wiadomo jakiego oddziaływania, bo gdyby tak było, to nawróciłaby się cała Portugalia, bo w 1917 roku, 13 października, był cud wirującego słońca. Widziało go kilkadziesiąt tysięcy osób na własne oczy. A była ta zagadkowość całunu turyńskiego i płaszcza świętego Juana Diego, gdzie jest wizerunek Matki Bożej z Guadalupe. To wszystko powinno nawrócić i Meksyk, i Włochy. A co? A guzik. Dalej są problemy. Dlatego Bóg stara się prostymi sposobami trafić do naszych serc, a co jakiś czas, gdy się to nie udaje, sięga po narzędzia miłosierdzia, a to czyni wieczorem. Czyli w tych momentach, kiedy już wzrok ludzki sam nie jest w stanie niczego dostrzec i potrzebuje światła z zewnątrz. Święty Jan Ewangelista w opisach spotkania Jezusa z uczniami aż dwukrotnie podkreśla słowo pokój wam. Po co zmartwychwstałem mówi do uczniów pokój wam? Dlatego, że pokój, hebrajskie szalom, to coś więcej niż nasz rozumiany po polsku pokój. Bo szalom to jest harmonia wewnętrzna, psychologiczna. To jest to zdrowie wewnętrzne, które człowiek w sobie ma. To jest to pragnienie pewnej spójności. Czyli innymi słowy, poprzez słowo Bóg daje otuchy człowiekowi. To jest właśnie Jego miłosierdzie, bo On wie, że wiele walk naszych odbywa się w naszej głowie. I że kiedy będziemy mieli dobre słowo, które będzie szczepionką na negatywizm, na pesymizm, to będziemy ponad różnymi sprawami. Dlatego zadaj sobie pytanie, jak traktujesz Pismo Święte? Czy traktujesz je jako słowo miłosierdzia? Czy dajesz mu posłuch? Miłosierny Jezus to Jezus zraniony. Przychodzi On do swoich uczniów i pokazuje im rany na rękach oraz na boku. I do momentu pokazania ran jest jakaś napięta atmosfera, coś unosi się w powietrzu, ale kiedy już są te rany pokazane, to wtedy, jak zapisuje Ewangelista, uradowali się, gdy ujrzeli Pana. Czyli domyślam się, że gdyby nie było pokazania tych ran, to również nie byłoby okazania radości. Reakcja apostołów pokazuje, że Bóg wie, jak przychodzi z miłosierdziem.
że przychodzi do nich zraniony, ponieważ oni by nie byli w stanie przyjąć go bez ran. Tak go zapamiętali, wiszącego na krzyżu, cierpiącego, umarłego. Ale z drugiej strony przychodzi do nich jako zmartwychwstały, a nie umarły. Czyli potrafi połączyć sobie dwa porządki. Z jednej strony wrażliwość człowieka, a z drugiej strony swoje postanowienia. I tak samo ma to miejsce dzisiaj, że chce, abyśmy spotkali się z nim w połowie drogi. Z jednej strony rozumie naszą wrażliwość, a z drugiej strony ma pewne swoje postanowienia, pewne treści, których się nie spodziewamy. I teraz powstaje pytanie, czy my chcemy tak się z nim spotykać, poniekąd z nieprzewidywalnym, ale też rozumiejącym człowieka. A po drugie, jego rany pokazują trud, jaki dla nas podjął. One są oznaką jego miłości. Dlatego on nie może po zmartwychwstaniu przyjść bez ran, bo to znaczyłoby, że był problem, rozwiązaliśmy go, a teraz przychodzę do was z nowymi treściami. Nie. One ciągle będą go definiować, będą pokazały jego zaangażowanie w zbawianie świata i też są potwierdzeniem słów, które wypowiedział do Piłata. Ja na to przyszedłem na świat i na to się narodziłem, aby dać świadectwo prawdzie, a ta prawda jest zwalająca z nóg, bo pokazuje, że Bóg kocha człowieka aż po śmierć. Dlaczego Jezus stanął na środku? Czy tylko po to, aby być dobrze widzianym? Pewnie też, dlatego że kiedy stanął na środku, to do wszystkich była taka sama odległość, każdy mógł zobaczyć jego rany, przyjrzeć się, że on to rzeczywiście on. Okej, bardzo ważny powód, ale wydaje mi się, że chodzi w tym o coś jeszcze więcej, że on znajduje się we wspólnocie, że nie można go doświadczyć poza wspólnotą albo na jej obrzeżach. Czyli zaakcentował, żeby trzymali się razem. I oczywiście do tego momentu były zarówno obserwacje pustego grobu, spotkania z aniołem pańskim, jak i również rozmowa z Marią Magdaleną. Ale zobaczmy, jak ona się skończyła. Jezus mówi do niej, nie zatrzymuj mnie. Jeszcze nie wstępuję do mojego Ojca. Idź do moich braci i powiedz im. No i temat ucięty. Tak samo święty Tomasz. Zobaczcie, nie otrzymał prywatnej, indywidualnej audiencji, tylko musiał czekać jakiś czas, kiedy znowuż wszyscy spotkają się razem i tam zostanie mu przekazana wieść o miłosierdziu, o tym, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał. Czyli Jezus ciągle akcentuje to wspólne spotykanie się w grupie i jako grupie apostołom chce wszystko przekazywać. Dlaczego? Bo wie, że za niedługo wstąpi do Ojca, że będzie w niebo wstąpienie i zostaną oni sami, a w pojedynkę rozpierzchną się, no i sobie nie poradzą. Dlatego też niewiastom odchodzącym od grobu powiedział, idźcie, oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Czyli zaleca wspólnotę i konkretne miejsce. I tak samo ty otrzymujesz konkretne miejsce, którym jest Kościół. A Kościół jest zarówno wspólnotą, jak i również i miejscem, ponieważ w świątyniach głosi się właśnie prawdę o jego miłosierdziu. I oczywiście możesz powiedzieć, ja na własną rękę sobie to zrobię. Okej, możesz to uczynić. Tylko pytanie, czy to, co odnajdziesz, będzie rzeczywiście tym, co zaplanował dla ciebie Pan Bóg, czy raczej zbiorem twoich przekonań, refleksji i twoich dociekań. No właśnie. Dlatego zachęcam, abyś odnalazła Boga i Jego miłosierdzie w Kościele. Dlatego, że tam są zapisane historie tysiąca ludzi, milionów wręcz przez lata trwania Kościoła, którzy go odkrywali. Jak i również znajdziesz tam narzędzia, gotowce, jak odczuwać Jego miłość. Miłosierdzie wydaje się dynamiczne tylko z jednej strony, że jeden daje, a drugi otrzymuje. A Jezus pokazuje inaczej, bo podczas tego wyjątkowego spotkania Jego jako zmartwychwstałego z uczniami dochodzi do doświadczenia miłosierdzia, do przedłużenia tego przeżywania miłosierdzia, aby to nie była tylko taka jednorazowa przygoda, bo to by było straszne, że jest jednorazowa euforia, a potem przejście do porządku dziennego. Często tak w życiu bywa. Więc Jezus chciał im to przedłużyć, i chciał sprawić, aby to zostało mocno zapamiętane i potem przeżywane ciągle i ciągle na nowo. Wedle zasady Konfucjusza, który powiedział, powiedz, a zapomnę, pokaż, a zapamiętam, albo pozwól mi to zrobić i wtedy to zrozumiem. No i właśnie, co Jezus mówi do apostołów?
weźmijcie Ducha Świętego. Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. I okej, mówimy, to są słowa do kapłanów, którzy do dzisiaj rozgrzeszają. Ale co świeccy mogą uczynić? Otóż oni też mają pewne więzy, które mogą albo mocniej zacisnąć, albo je rozwiązać i kogoś uwolnić na całą wieczność. I to są więzy nieprzebaczenia. I Bóg według podobnej zasady działa, że jeśli komuś przebaczysz, to już on też inaczej na niego będzie patrzył w wieczności. A jeśli dalej będziesz to żywił w sercu, no to ta relacja Boga i tej drugiej osoby będzie problematyczna. Dlatego zachęcam Ciebie w tym okresie zmartwychwstania, abyś wpatrywał się w rany zmartwychwstałego Jezusa i żeby one zachęcały Ciebie do pokonywania różnych duchowych śmierci. Abyś pamiętał, że miłosierdzie to nie jest tylko danie parę groszy jakiemuś ubogiemu, tylko to jest naśladowanie Boga w Jego postawie do grzesznika, że to jest duch przebaczenia. I na to Tobie błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.